Witam Cię w podcaście Legalny Biznes Online. To podcast skierowany do świadomych przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać stabilny i legalny biznes w internecie. Nazywam się Ilona Przetacznik i jestem radcą prawnym. Prowadzę blog legalnybiznesonline.pl. Spodziewaj się tutaj konkretnej dawki wiedzy, praktycznych wskazówek i odczarowania zawiłości prawa, umów, RODO i biznesu, nie tylko online, a wszystko bez zbędnego prawniczego OE. Witam Cię w podcaście Legalny Biznes Online, prawo dla osób przedsiębiorczych, dla przedsiębiorców działających w internecie. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o prawie do popełniania błędów dla przedsiębiorców. Brzmi tajemniczo, ale myślę, że powinno Cię to zainteresować, dlatego że jest to instytucja, która jest nowa, bardzo podobna do pewnych już istniejących instytucji, o których również powiem w tym podcaście, ale to co najważniejsze, to jest po stronie sprzedawcy, po stronie przedsiębiorcy, dlatego też będę o niej mówić. Mówiłam o prawie do popełnienia błędów również podczas szkolenia po stronie sprzedawcy właśnie. To było czwarte szkolenie z tego cyklu. Piąte szkolenie odbędzie się już w czwartek, czyli dokładnie w dniu ukazania się tego podcastu. Jest to szkolenie o BDO, będzie to wywiad z ekspertem z tego zakresu, więc zapraszam Cię do całego cyklu szkoleń, no albo do podcastu, aby wysłuchać tych informacji. Na samym początku chcę Ci również powiedzieć o tym, że właśnie ruszyła sprzedaż e-booka Legalna sprzedaż internetowa, prawo przyjazne e-sprzedawcy. Jest to niezwykle praktyczny, konkretny e-book, który będzie miał, ma około 200 stron wraz z załącznikami, to szablony maili, checklisty, wykresy, procedury, wszystko to, co jest potrzebne sprzedawcy, aby sprzedawać w internecie legalnie, wszystko to, co jest potrzebne przedsiębiorcy. Poruszam tam takie tematy jak umowy, NDA, umowa zlecenie, RODO, właśnie prawo do popełniania błędów, czy też szczegółowo omawiam kwestie reklamacji i zwrotów, klauzul niedozwolonych i tego, co może sprzedawca i jak może zrobić, żeby uniknąć pewnych ryzyk czy też kar. Dlatego, że każdy wie, iż konsumenci są chronieni bardzo dobrze i na wszystkie strony. Mogą zgłosić się do rzeczników konsumentów, czy też mogą po prostu zajrzeć do rejestru klauzul niedozwolonych i punktować sprzedawców, a sprzedawca uważany jest za podmiot profesjonalny, który powinien znać prawo, stosować prawo albo korzystać z prawników. Stąd wyszła inicjatywa stworzenia takiego e-booka. Miał to być szybki e-book, ale wyszło jak wyszło. Ja lubię, kiedy jest to rozwiązanie kompleksowe, praktyczne, dlatego bardzo dużo jest, tak jak wspomniałam, wykresów, czyli to nie jest książka, którą czytasz, odkładasz na półkę i koniec. To jest e-book, z którym cały czas pracujesz w cyklu życia swojej firmy, czy też sprzedaży w internecie. Dlatego jeżeli myślisz o poważnym zajęciu się biznesem online, czy sprzedażą w internecie produktów cyfrowych, czy też produktów fizycznych, to ten e-book jest dla Ciebie, łącznie z pakietami Legalna Sprzedaż, czyli wzorami regulaminów, polityk prywatności i checkboxów. W samym e-booku również będą załączniki dotyczące ścieżki klienta, maili do klientów, już gotowych szablonów, które możesz u siebie wykorzystać, a także przykładów z internetu. Znajdziesz w nim także notatki wizualne z cyklu szkoleń po stronie sprzedawcy. Mam nadzieję, że już Cię to zainteresowało. Po szczegóły odsyłam na stronę legalnybiznesonline.pl. Tam znajdziesz na pewno gdzieś link do e-booka. No i daj mi znać, czy już jesteś na pokładzie legalnych sprzedawców. A teraz zajmiemy się prawem do popełniania błędów. Prawo do popełniania błędów dla przedsiębiorcy to prawo, które pojawiło się w ustawie zmieniającej. No i weszło w życie 1 stycznia 2020 roku. Co to jest istotne, to to, dla kogo w ogóle jest to prawo, kto może z niego skorzystać. Na pewno Ciebie to interesuje, więc zacznę od tej informacji. Będę również mówić o tym, jakie błędy można popełnić, z czego można się zwolnić, z jakich kar, a także jakie są wyjątki. No bo wiadomo, że te wyjątki są tutaj dosyć istotne i jak wiesz, bardzo często przy różnych ustawach
jest dużo wyjątków i czasami gdzieś się gubi cel tej ustawy. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie inaczej. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować w praktyce. Dla Twojej informacji, prawo do popełniania błędów regulowane jest w artykule 21a ustawy Prawo Przedsiębiorców. I to, co jest istotne, to to, że dotyczy młodych, nowych przedsiębiorców przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem, jeżeli prowadzisz działalność dłużej, nie skorzystasz z tego prawa. Ale to, co jest ważne również, to to, że mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy po 36 miesiącach od zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej. I teraz, kto nie może z tego prawa skorzystać i dlaczego? Nie mogą z niego skorzystać spółki handlowe, na przykład spółka z o.o., dlatego że mijałoby się to po prostu z celem tej regulacji. Ustawodawca tutaj powiedział, że chodzi tutaj o to, że młody przedsiębiorca, ktoś nowy, niekoniecznie młody, ale generalnie nowy, on niekoniecznie wie, jak prowadzić biznes, nie zna wszystkich przepisów. Myślę, że wszystkich przepisów to nie znają nawet prawnicy, ale jakby jest to takie ułatwienie dla tego przedsiębiorcy, który jest na początku totalnie zielony, po prostu. Dlatego dano taką możliwość, a jeżeli chodzi o spółki, to tutaj w uzasadnieniu wybrzmiało to, że generalnie można by było robić w ten sposób, że zakłada się taką spółkę na 12 miesięcy, później się ją likwiduje, następnie zakłada się następną i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jest to tylko dla przedsiębiorców sektora, głównie MŚP, no bo mowa tutaj o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, więc jeżeli jesteś wpisany, jesteś po prostu osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to prawo Ciebie dotyczy. No właśnie, co trzeba zrobić, żeby z niego skorzystać? Być wpisanym do CEIDG. I tutaj nie dotyczy to działalności nierejestrowanej, dlatego że jakby oni z założenia, myślę, że mogą popełniać błędy, bo nie są przedsiębiorcami, przynajmniej w rozumieniu niektórych ustaw. Więc trzeba być do tego CEIDG wpisanym, a działalność bez rejestracji wpisana nie jest. Dobrze, to jakie błędy w takim razie mogą być popełniane i jak wygląda cała ta specyficzna procedura, która się pojawiła w artykule 21a? Chodzi o postępowania mandatowe i administracyjne kary pieniężne. Czyli jeżeli dojdzie do sytuacji, że przychodzi do Ciebie urzędnik i chce na Ciebie nałożyć karę, bo zauważył, że popełniłeś jakiś błąd, to wówczas, oczywiście wiele zależy od rodzaju tego błędu, do czego za chwilę przejdziemy, ale wówczas może nie dojść do nałożenia tej kary, jeżeli po pierwsze jest to w okresie tych 12 miesięcy od założenia działalności gospodarczej lub po 36 miesiącach od zawieszenia lub zakończenia tej działalności i dalej w okresie tych 12 miesięcy. I tutaj organ ma obowiązek wezwać Cię postanowieniem do usunięcia naruszeń. Dopiero wtedy będzie możliwe nałożenie na Ciebie kary, jeżeli nie wykonasz tych wskazówek. Czyli zasadniczo wygląda to w ten sposób, że organ do Ciebie przychodzi, wzywa Cię do usunięcia naruszeń w określonym terminie, skutków tych naruszeń czy naruszeń, zobowiązuje Cię do ich usunięcia i następnie oczywiście sprawdza i w tym terminie nie powinien on Ci dać kary. Czyli Ty masz ten czas na usunięcie skutków naruszeń. Jeżeli organ nałożyłby na Ciebie karę, możesz odmówić przyjęcia takiego mandatu, dokonać korekty swoich działań i w sądzie ta kara nie zostanie na Ciebie nałożona. Będzie to po prostu nieprawidłowe działanie takiego organu. Trzeba jednak pamiętać o tym, żeby dokonać tego usunięcia skutków. I teraz zapytasz, no dobra, ale co, jeżeli tych skutków nie da się usunąć? Czyli jest jakiś błąd, ciężko mi teraz nawet podać przykład, który powoduje, że już są takie skutki, że nic tutaj nie da się z tym zrobić, mimo że Ty żałujesz. Nie chcesz oczywiście, żeby takie coś miało miejsce, ale ma miejsce. I jak sobie z taką sytuacją poradzić?
Wygląda to w ten sposób, że są pewne wyjątki właśnie od skorzystania z tego prawa do popełniania błędów. Jednym z takich wyjątków jest po pierwsze mandat, czyli jeżeli otrzymujesz mandat w drodze kontroli drogowej, można powiedzieć w drodze, kontrola drogowa jest, tak, otrzymujesz mandat i oczekujesz, że powiesz policjantowi, drogi policjancie, panie władzo, czy jakkolwiek inaczej, nie powinienem dostać tego mandatu, bo korzystam z prawa do popełniania błędów dla przedsiębiorcy z artykułu 21 ustawy Prawo Przedsiębiorców, to niestety nie możesz z tego w ten sposób skorzystać. Druga rzecz i drugi wyjątek to wtedy, kiedy popełniasz ten sam błąd dwa razy. To prawo jest po to, żeby tych samych błędów nie popełniać, żeby wyciągać z nich wnioski. Zatem jeżeli ty robisz dwa razy to samo lub pewnie bardzo zbliżone postępowanie, no to wówczas nie możesz z tego skorzystać. Tutaj dobrą wiadomością jest to, że ciężar dowodu spoczywa na organie i to on musi udowodnić, że rzeczywiście ten błąd został już popełniony. Więc to jest ten plus, można powiedzieć, dla przedsiębiorcy. Kolejnym wyjątkiem jest to, że to naruszenie przepisów prawa nie może być rażące. I teraz pewnie zapytasz, ok, ale co to znaczy, że to jest rażące albo nie jest rażące? Mamy kilka wyroków sądowych na to, jak rozumieć kwestię rażącego wykroczenia, czy w ogóle postępowania, które jest rażące. Z przykładów, które zostały użyte chociażby w uzasadnieniu tej nowelizacji, jest podany, akurat poparty wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, taka sytuacja, w której zostaje nałożony mandat, opłata elektroniczna nie została pobrana za przejazd pojazdów ciężarowych, pojazdów ciężkich. I tutaj jest kara. Jakby nie można się z tego zwolnić, dlatego że jest wpływ na dobro wspólne, doniosłe jest to dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego kraju, no bo przecież nam wszystkim zależy na tym, żeby drogi się rozwijały i żeby nam się lepiej jeździło. Czyli całe społeczeństwo chce lepiej jeździć, chce jeździć po lepszych drogach. Dlatego też jest to tutaj rażące, jest to doniosłe. I jeżeli chcesz poznać zasady określenia rażącego naruszenia prawa, bo oczywiście jest to pojęcie nieostre, niedookreślone, rodzące wiele wątpliwości i de facto interpretacji, to skorzystaj z wyszukiwarki, wpisz rażące naruszenie prawa, co to znaczy, i na pewno wyskoczy ci kilka wyroków sądu w tym temacie. Kolejną sprawą jest właśnie to, o czym zaczęłam przed chwilą mówić, czyli brak możliwości usunięcia skutków. Jeżeli doszło do takiej sytuacji, że nie możesz usunąć skutków tego naruszenia, nie da się po prostu naprawić tego błędu, to wyklucza to możliwość skorzystania z prawa do popełniania błędów. Chodzi tutaj głównie o to, że prawo do popełniania błędów ma dawać możliwości zwolnienia się z bardzo niezamierzonych, drobnych wykroczeń, naruszeń, nieprawidłowości, które zdarzają się po prostu każdemu człowiekowi, również przedsiębiorcy. W tej sytuacji niestety, jeżeli te skutki są poważne, czyli nie można ich usunąć, no to ciężko będzie skorzystać z tego prawa, a tak naprawdę nie będzie można z niego skorzystać, jeżeli one są nieodwracalne. Kolejną rzeczą to jest kara wynikająca z przepisów Unii czy przepisów międzynarodowych. Jeżeli taka kara została, czy jest ryzyko nałożenia jej na przedsiębiorcę i wynika ona z umów międzynarodowych, czy właśnie z przepisów unijnych, to niestety również nie będzie można się z niej zwolnić. Po prostu ustawy stoją wyżej nad naszymi ustawami krajowymi. O tak. 6. To działanie bez zgód i koncesji. Czyli jeżeli podejmujesz działalność gospodarczą, a nie posiadasz koncesji, zezwoleń, wpisów do rejestru działalności regulowanej, jakichkolwiek pozwoleń organów na takie działanie, to również tutaj będzie problem.
i nie możesz powiedzieć, że korzystasz z prawa do popełniania błędów. Jeżeli zaczynasz działalność gospodarczą, a która wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiednich pozwoleń, zgód, koncesji itd., to musisz to wiedzieć po prostu. To jest już taki dosyć poważny błąd, na pewno rażący. No i ostatni wyjątek to brak wykonywania zaleceń pokontrolnych. Czyli jeżeli nie wykonujesz zaleceń organów, które powiedziały, że należy zrobić to i to, no to nie możesz też liczyć na to, że zwolnisz się po prostu z kary w przypadku, kiedy organ się zorientuje i do ciebie przyjdzie. Tutaj nieprawidłowości wskazywane przez organ powinny być usuwane i tak samo zresztą jest w przypadku prawa do popełniania błędów. Jeżeli dostaniesz termin na usunięcie tych skutków od organu, to następnie no, należy je usunąć, a w tym okresie, czy po tym terminie, organ może przyjść na kontrolę i wcale nie musi to być kontrola zapowiadana. Jest to dosyć istotne, warto o tym pamiętać, bo jak widać, to prawo do popełniania błędów jest... ma kilka ograniczeń i jest obwarowane pewnymi obostrzeniami. Jest tu pewna określona procedura, co pewnie widać. No i jak jest z tym sądem jeszcze, tam wspomniałam na początku, że sąd bada poprawność zachowania organu. O tym musisz pamiętać. Sprawdza, czy przedsiębiorca oczywiście mógł odmówić, czy skorygował te działania. I jeżeli tak było, to sąd, tak jak wspomniałam, odstępuje od wymierzenia kary. Więc tutaj jest też dobra wiadomość dla przedsiębiorców taka, że nawet jeżeli organ nałoży te kary, to no tutaj będzie można się z tego zwolnić, jeżeli wszystkie pozostałe przesłanki się zgadzają. Tak? To jest ciekawostką taką jest też to, że nie jesteśmy pierwsi w Europie, którzy takie prawo do popełniania błędów posiadają. To już litewska ustawa o administracji publicznej wprowadziła, że w pierwszym roku od rozpoczęcia działalności gospodarczej nie mogą być nałożone sankcje, które powodują ograniczanie tej działalności. I podobnie jest też we Francji, w ich kodeksie, dokładnie po francusku to brzmi... Code des relations entre le public et l'administration. Voilà. Tutaj też były takie regulacje, które mówiły, że w przypadku naruszenia po raz pierwszy przez osoby fizyczne lub prawne nawet przepisu prawa administracyjnego, to te osoby nie mogą być ukarane przez organy, o ile to naruszenie zostało usunięte z ich własnej inicjatywy lub też na wezwanie organu. Więc to jest też taka ciekawostka. Dobrze, że idziemy w tym kierunku. Ale... Zastanawiasz się pewnie nad tym, no dobra, ale jeżeli ja prowadzę działalność dłużej, albo jeżeli prowadzę działalność w formie spółki z o.o. i nie mogę z tego skorzystać, to co mi z tego, że ty mówisz to podczas tego podcastu? Zatem chcę ci powiedzieć taki legalny tip, który zresztą znajduje się również w e-booku Legalna sprzedaż internetowa, prawo przyjazne sprzedawcy, bo właśnie takie tipy staram się wyciągać i pokazywać przedsiębiorcom czy sprzedawcom. Jeżeli nie jesteś już nowym przedsiębiorcą i nie możesz skorzystać z prawa do popełniania błędów, to nic straconego, bo są jeszcze inne przepisy, które pomagają przedsiębiorcom. Wystarczy zajrzeć w tym zakresie do artykułu 11 Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub do objaśnień prawnych, które dotyczą artykułu 33 ustawy Prawo przedsiębiorców. I teraz jeżeli otworzymy sobie te właśnie ustawy, artykuł 33 Prawo przedsiębiorców, on tutaj mówi o tym, że można zgłaszać się do rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, czy też, że rzecznik w ogóle na wniosek może wydawać pewne objaśnienia prawne. Chodzi o to, że jeżeli widzimy jakiś problem, nieprawidłowość, to jest ktoś taki, jak rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, o tym także pamiętaj, i on ma z założenia pomagać tym małym i średnim przedsiębiorcom. To jest artykuł 33 ustawy Prawo przedsiębiorców.
Z kolei artykuł 11 kodeksu postępowania administracyjnego mówi o zasadzie wyjaśniania zasadności przesłanek załatwienia sprawy. Tak to pięknie i enigmatycznie brzmi. Generalnie chodzi o to, że organy administracji powinny wyjaśniać stronom pewną zasadność tego, czym kierują się przy załatwianiu sprawy. I aby w miarę możliwości doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu, po prostu. Czyli ty masz prawo jako przedsiębiorca odezwać się do takiego organu, zgłosić się i powiedzieć: proszę wyjaśnić mi zasadność tej decyzji. I organ powinien to zrobić. Więc też warto o tym pamiętać, żeby po prostu znać swoje prawa i nie bać się tak bardzo tej kontroli. Gwoli kontroli, tak jak wspomniałam, trzeba pamiętać o tym, żeby zrealizować wezwanie organu albo zrobić to samodzielnie. Oczywiście, jeżeli chcemy poddać się samodzielnemu zgłoszeniu. No i żeby organ, gdy będzie kontrolować postępowanie i to, czy zostało to zrealizowane, czy zostały usunięte skutki, żeby nie miał żadnych powodów czy przesłanek do mimo wszystko nałożenia tej kary. Dlatego korzystaj jako przedsiębiorca czy jako sprzedawca z tego prawa w maksymalnym zakresie. Jeżeli będzie taka sytuacja, że przychodzi do ciebie organ, przypomnij sobie o tym, że właśnie tutaj masz takie uprawnienie i możesz z niego skorzystać, oczywiście, że organ nie powinien na ciebie nałożyć takiej kary, że możesz odmówić przyjęcia takiego mandatu karnego czy też administracyjnej kary pieniężnej i możesz bronić się skutecznie w sądzie. Oczywiście, jeżeli skutki tych naruszeń są możliwe do usunięcia. Trzymam mocno za ciebie kciuki. Odsyłam cię na końcu jeszcze raz do e-booka. Tak jak wspomniałam, on takich legalnych tipów ma znacznie więcej. No i cóż jeszcze mogę na koniec powiedzieć? Wszystkiego legalnego. Gratuluję ci, że chcesz rozwijać swój biznes legalnie. Jeśli chcesz więcej, wejdź na legalnybiznesonline.pl i pobierz bezpłatne materiały wspierające biznesy online. Linki znajdziesz w opisie do tego odcinka i na blogu. Aha, nie zapomnij zasubskrybować tego podcastu. Wszystkiego legalnego!